Jest godzina 8:11, a gościem programu jest Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu. Już 3 tygodnie jest pan posłem Prawa i Sprawiedliwości i już zdążył pan się przyzwyczaić do tego stanu rzeczy? Tak. Łatwo przyszło? Bardzo łatwo. Tym bardziej, że no ja nie jestem ludowcem i to, co niestety moi koledzy uczynili, tylko i wyłącznie utwierdza mnie w słuszności decyzji, którą podjąłem. 3 tygodnie bycia w partii, która jest partią... Ale nie jestem członkiem partii. Ale jest pan w klubie, który jest klubem karnym, zawsze spełnia polecenia kierownictwa. To łatwe dla posła, który był w klubie, gdzie była pełna wolność albo prawie pełna wolność? Ja lubię porządek. I ten porządek jest okej, okay, że kiedy się przychodzi... Przychodzi do głosowania, to trzeba głosować tak, jak jest partyjna dyspozycja. Czy to akurat wielkiej różnicy nie ma, to znaczy takie, nazwijmy to, ściągawki były w Kukiz 15 i takie same ściągawki są w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Tu nie ma wielkiej różnicy. Czyli pan poseł jest zadowolony ze zmiany barw klubowych. Z pewnością. Z pewnością. To jeszcze zanim wrócimy do barw klubowych, informacja z wczoraj, że wyrusza PiS-bus z premierem Mateuszem Morawieckim w Polskę. Kampania nabiera tempa. Pan wejdzie na pokład PiS-busa. Będzie pan jeździł razem z premierem Mateuszem Morawieckim po Polsce? Jeśli pan premier zaprosi, to jestem do dyspozycji. A jak wygląda pana kampania? Pan jest aktywnym uczestnikiem tej kampanii, bo 6. miejsce na liście PiSu jest. Tak, no na razie jest to taka swoista troszeczkę prekampania, jeśli możemy takiej semantyki użyć, z racji na to, że jeszcze listy nie zostały zarejestrowane. Natomiast jak listy są zarejestrowane, to już z takim materiałem wyborczym zamierzam objechać cały mój okręg wyborczy. W tej chwili jeżdżę na zaproszenia od włodarzy poszczególnych gmin na dożynki różnej maści uroczystości. Wybieram się i zachęcam wielu mieszkańców województwa łódzkiego i nie tylko, aby wspólnie uczestniczyć 1 września o 4:40 w Wieluniu w bardzo podniosłej, ale też i historycznej rocznicy, bo to jest rocznica wybuchu II wojny światowej. To w Wieluniu się zaczęło o 4:40, bombardowanie terrorystyczne miasta. Będzie pan prezydent Andrzej Duda, będzie prezydent Republiki Federalnej Niemiec Steinmeier i mam wrażenie, będzie to wydarzenie również historyczne w relacjach polsko-niemieckich. Cześć 1 września wszystkie oczy będą na Warszawę zwrócone, bo tutaj będzie Donald Trump, prezydent USA, chyba dla nas ważniejsza postać niż... Ale dla relacji polsko-niemieckich również uważam, że to wydarzenie będzie istotne. Nie chcę ubiegać pewnych wydarzeń, natomiast z tego co wiem, to będzie to ważne wydarzenie w relacjach polsko-niemieckich. Już pan miał okazję się odnosić do kwestii restytucji mienia, już jako poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj dziennikarze Gazety Prawnej pytają, czy na pewno, aby Donald Trump nie będzie mówił w Polsce o restytucji. Pan jest spokojny, że my jesteśmy bezpieczni w tym aspekcie. Ja swoimi źródłami również dotarłem do takiej informacji kilka tygodni temu. Źródła oczywiście po stronie amerykańskiej, czy podczas wizyty Donalda Trumpa ta kwestia będzie poruszona, czy też nie. I tutaj również otrzymałem zapewnienie, że ta kwestia nie będzie poruszona, bo tej kwestii nie ma. Tak zostało to przez stronę amerykańską mi przedłożone. Na konferencji w Sejmie kiedyś pan poseł mówił o KNE Sejmie, że tak wygląda polski Sejm, że działa pod dyktando Izraela i Stanów Zjednoczonych. Tak nie jest już teraz? Znaczy, panie redaktorze, no, ówczesne moje wystąpienie było podyktowane, powiedział, emocją. To znaczy dzień wcześniej o godzinie 18 dowiadujemy się, że projekt naszej ustawy znajduje się nagle w agendzie posiedzenia, natomiast rano bez jakiegokolwiek wytłumaczenia ten projekt znika. No, proszę zrozumieć frustrację. Nikogo nie chciałem obrazić, natomiast to były po prostu emocje. Emocje, które również z jakiegoś toczyły powodu wiele osób. Ten projekt znikł. Pan się niepokoił, że zdjęcie tego projektu z porządku obrad to jest wyraz bezsilności rządu Prawa i Sprawiedliwości i większości parlamentarnej Prawa i Sprawiedliwości w tej kwestii. Teraz tak nie jest? Znaczy, panie rektorze, ta sprawa, jeśli popatrzymy na nią od strony emocji w Polsce, praktycznie zniknęła po słynnych zapewnieniach ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego, które skądinąd były emocje słuszne. Emocje znikły, ale problem chyba pozostał. Czy też znikł? Znaczy, problem jest, był i będzie. Problem jest przede wszystkim w środowisku żydowskim w Stanach Zjednoczonych, który tak łatwo
nie włoży broni. Natomiast tutaj jakby istotnym elementem jest administracja amerykańska. W mojej ocenie, ale również według moich rozmówców, no dopóki prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Donald Trump, to tu jakiekolwiek istotne i skuteczne działania w tej materii nie będą podjęte, ale również dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, które w tej sprawie jasną deklarację... w klubie parlamentarnym, że to są... Znaczy, panie rektorze, dłużej, no jeśli popatrzymy na wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego na kilkadziesiąt godzin od wyborów do Parlamentu Europejskiego, to wówczas po tej wypowiedzi w zasadzie temat umarł i te osoby, które najgłośniej o tym mówiły i w zasadzie traktowały to jako jedyny swój postulat wyborczy, czyli Konfederację, no ja od tamtego momentu nie słyszałem, aby zabierała głos w sprawie restytucji imienia. Profesor Aleksander Bobko, senator, który jako jedyny senator z PiS-u nie poparł reformy Sądu Najwyższego, nie dostał rekomendacji partii, nie będzie startował z Podkarpacia, z Rzeszowa na senatora. Pan równie mocno, a może nawet mocniej niż profesor Bobko, krytykował ustawę o Sądzie Najwyższym, a mimo to pan na liście poselskiej jest, zweryfikował pan swoje zdanie co do reformy wymiaru sprawiedliwości. Ale pytał mnie pan redaktor o opinię, czy ją moją, czy kogoś, no bo powiem szczerze, nie rozumiem tutaj koincydencji między panem senatorem Bobko, bo ja nie wiem, czy to było powodem, nie znamy kulisów, czy to sam pan senator zrezygnował, czy nie, zrezygnowano. To jednoznacznie napisał, że nie dostał rekomendacji partyjnej. Mhm. No nie wiem, nie znam okoliczności. Trudno mi jest się, panie redaktorze, odnosić. Ja list nie układałem, więc nie wiem, co tutaj zaważyło. Reforma Sądu Najwyższego, o której pan mówił, że w wielu aspektach była zła. Składał pan poprawki jeszcze w roku 17, na jesieni, w listopadzie, ale dobrze pamiętam, które między innymi utrzymywał na stanowisku profesor Małgorzata Gersdorf. No ale tak też się stało. To był błąd? Ministerstwo Sprawiedliwości źle rozegrało sprawę Sądu Najwyższego? Pewne kwestie można było w mojej ocenie zrobić bardziej roztropnie. To jak pan poseł ocenia z perspektywy lat 4 reformy wymiaru sprawiedliwości? Pewne rzeczy się na pewno udały. Przede wszystkim wsparcie dla zwykłych obywateli w pomocy prawnej. Tutaj w tej materii na pewno wiele rzeczy bardzo dobrych się udało. Ja to widzę u siebie w biurze poselskim, gdzie osoby, które przychodziły z prośbą o pomoc prawną, w tej chwili już rzadziej przychodzą, bo korzystają z tych instrumentów, które dały te zmiany, które wprowadziło Ministerstwo Sprawiedliwości. Kwestie związane również z organizacją sądów, czy też prokuratury. Moim zdaniem najważniejszą rzeczą jest odpowiedzialność polityczna w tej chwili prokuratora generalnego. To, co było, bym powiedział, największą bolączką organów stojących na straży praworządności za czasów Platformy Obywatelskiej. No, pamiętamy aferę Amber Gold, pamiętamy ten taki imposybilizm, który miał Andrzej Seremet jako prokurator generalny, bo rzeczywiście on nie miał instrumentów, aby wpłynąć na prokuraturę rejonową Gdańsk w Rzeszy. Takich przypadków teraz może być bardzo wiele. Być może nie ma imposybilizmu, ale być może jest nadużycie władzy. Dziennikarze Onetu wczoraj wieczorem opublikowali tekst, z którego wynika, że wiceminister sprawiedliwości i sędzia jednocześnie pan Łukasz Piebiak angażował się i kontrolował akcję, która miała skompromitować szefa największego sędziowskiego związku, czyli Justicji, pana profesora Krystiana Markiewicza. Ja nie znam tej sprawy. Ja odsyłam do Ministerstwa Sprawiedliwości. Podejrzewam, że dzisiaj będzie jakiś komunikat w tej sprawie. Ale gdyby to było prawdą, te stenogramy, te panie zapisy rozmów... Nie znam tych wypowiedzi. Nie zapoznawałem się z tym. Trudno mi jest do tego się odnosić. Mam nadzieję, że Ministerstwo Sprawiedliwości odniesie się kompleksowo. Wiceminister, który rozmawia z niejaką panią Emilią, jak ma rozsyłać kompromaty, niesprawdzone kompromaty na pana profesora Markiewicza. To jest dobre etycznie? Znaczy, panie redaktorze, ja powiem w ten sposób. Jakem Tomasz, jak nie dotknę, to nie uwierzę. Mamy tylko i wyłącznie jakiś materiał prasowy. Ja nie chcę go podważać. Natomiast dla mnie istotne jest zweryfikowanie przynajmniej dwuźródłowe, albo podać i pokazać, że nie jest to jakiś fake news, który krąży. Nie chcę oczywiście podważać autentyczności, natomiast stawiam znak zapytania, czy jest to prawdziwe, czy też nie. I czekam również na komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości. Niech osoby zainteresowane w tej sprawie zabiorą głos. Nie chcę tego komentować. Sprawę Trybunału Konstytucyjnego stawimy sobie na inną rozmowę, bo to ciekawa sprawa i pana opinię do prezes Julii Przyłębskiej sprzed roku właściwie. To może zadam to pytanie, jak pan ocenia działalność pani prezes w Trybunale Konstytucyjnym. Mówił pan, że wyroków miało być więcej, jest orzeczeń, jest mniej w Trybunale, a pani prezes przyjmuje dyspozycje z zewnątrz. Znaczy pani prezes Polskiej Przyłębska, Rady Przyłębska, pani prezes Przyłębska dysponuje jednym głosem z 15.
członków Trybunału. I to sędziowie, członkowie Trybunału Konstytucyjnego. Ale one decydują w składach orzekających, one decydują o tempie pracy Trybunału, która jest znacznie wolniejsza niż za czasów pana profesora Rzeplińskiego. No to jest kwestia pewnego dotarcia. To są twarde pewnych, dane. Tak, to nie ulega tu żadnej wątpliwości. Natomiast to jest kwestia również wypracowania pewnego modus operandi. Pamiętajmy, że ten proces powiedział konstytuowania prawie się wewnętrznie. No to już chyba można się ukonstytuować przez prawie 3 lata. Już chyba można tak zrobić, żeby Trybunał już nie mówię, żeby był lepszy i miał więcej orzeczeń niż Trybunał za pana profesora Rzeplińskiego, ale żeby chociaż miał tyle samo. Ja oglądałem wywiad telewizyjny z panią prezes Przyłębską w niedzielę i bardzo ciekawy dla mnie wątek, który poruszyła, to był związany z kwestią wsparcia dla zwykłych obywateli, aby ten instrument, który daje Trybunał Konstytucyjny, czyli skargę konstytucyjną, no, obniżyć do tego poziomu zwykłych obywateli. Bo dzisiaj rzeczywiście te rozwiązania ustrojowe takiej możliwości zwykłym obywatelowi nie nadają. Dają tylko i wyłącznie wyszczególnionym instytucjom, czy też osobom, które mają prawo wystąpić ze skargą na zbadanie ustawy jakiegokolwiek źródła prawa z konstytucją. A to jest efekt kompromisu, który zawarł obecny rząd z Komisją Europejską i tak zreformował instytucję skargi nadzwyczajnej. Panie pośle, ostatnie pytanie. Jaka to będzie kampania? Co będzie grało główne, pierwsze skrzypce w tej kampanii? Trudno jest powiedzieć, jak będzie ta kampania wyglądała. Służba zdrowia, ideologia LGBT. Trudno powiedzieć. Na razie obserwujemy bardzo brutalne ataki i fake newsy, ale też jesteśmy zaskakiwani nagłymi zmianami osób na listach. Ja to na przykład zaobserwowałem w moim okręgu, czyli okręgu sieradzkim, czyli w powiatach łowickim, kutnowskim, łęczyckim, zgierskim, poddębickim, sieradzkim, zduńskowolskim, łaskim, wieruszowskim, pajęczańskim i wieluńskim, o którym już wspominałem na wstępie naszej rozmowy. Mianowicie wczoraj Platforma Obywatelska dokonała zmiany, mianowicie pan poseł Artur Dunin, który już jest posłem chyba trzecią albo czwartą kadencję, no znika z tej listy, będzie startował do Senatu z okręgu łódzkiego zachodniego, obejmującego ten powiat między innymi. Natomiast na tej liście pojawi się były rzecznik Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pan Joński. Moim zdaniem jest to wywołane tym, że na listach SLD pod numerem 2 znajduje się były poseł Olejniczak, nie Wojciech Olejniczak, tylko jego brat. Niestety, przepraszam, ale nazwiska zapomniałem, chyba Andrzej Olejniczak? Imienia pan poseł zapomniał, ale chyba wyborcy nie będą się emocjonować tym, kto jaki ma numer na liście. Natomiast tu chodzi o to, że Platforma Obywatelska rozpoczęła proces konsumpcji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To znaczy, te ich listy moim zdaniem w tej chwili staną się o wiele bardziej lewicowe, tak aby ten elektorat lewicy został skonsumowany przez Koalicję Obywatelską, a nie przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. I tu się zrobi miejsce dla Koalicji Polskiej. Czyli dla Kukiz 15 i PSL. Ja w ogóle dziwię się, ta kampania jest pod tym względem taka dziwna, bo różnego rodzaju komitety wyborcze przyjmują, nie wiem, dla zmylenia przeciwnika chyba, inne nazwy niż będą na karcie wyborczej. Na przykład Sojusz Lewicy Demokratycznej występuje pod nazwą Lewica. No, ja PSL, jestem ciekaw, Koalicja Polska. Taki na przykład ortodoksyjny wyborca Lewicy pójdzie, będzie szukał biedny na tej karcie tej Lewicy i jej nie znajdzie, tylko znajdzie Sojusz Lewicy Demokratycznej. A to już co innego. No. A Koalicja Polska też nie będzie istniała na karcie, będzie pisał Polskie Stronnictwo Ludowe, Komitet Wyborczy KW-PSL. A tam kilku pana byłych kolegów się znajdzie. Dokładnie. Z klubu Tomasz Rzymkowski. Natomiast w województwie łódzkim, z tego co wiem, to raczej nikogo w trzech okręgach wyborczych z Kukiz 15 nie zasili list Polskiego Stronnictwa Ludowego. Można powiedzieć, że będzie 100% PSL-u w PSL-u. Bo i mało posłów zostało w klubie poselskim Kukiz 15. Tomasz Rzymkowski. Nie, bo działacze po prostu nie przyjęli do wiadomości możliwości startu z najbardziej systemową partią polityczną w Polsce. Powiedział Tomasz Rzymkowski, członek klubu parlamentarnego, także partii Prawo i Sprawiedliwość, doktor prawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. 8:25 i my stąd przenosimy się z gmachu pasty. Dzisiaj przypominamy rocznica, 75. rocznica zdobycia gmachu pasty o godzinie 13:00 uroczystości tutaj u nas na Zielnej 69 w Warszawie. Zapraszamy wszystkich, a teraz przenosimy się lekko spóźnieni do Koleczkowa na Kaszuba, gdzie jest Krzysztof Skowroński.